Witajcie kochani w 11 dniu naszych vlogmasów. Anna odprowadzona do przedszkola, a ja mogę wreszcie zjeść śniadanie. Jeżeli zastanawiacie się, co jem na śniadanie, to moim standardowym śniadaniem są resztki po Anie. Niedopita herbata. To jest biała herbata i bardzo malutka. Tu jest chyba, nie pamiętam ile, 60 ml. Obiad z wczoraj właściwie, nie, śniadanie z wczoraj. Brokuły i kukurydza, marchewka na całą wyjadła, brokuły trochę też. Właściwie to jest druga porcja, bo zjadła całą taką porcję wczoraj na śniadanie i z drugiej porcji wyjadła wszystkie marchewki, trochę brokułów. Tak brakuło, obgryza tylko główki. Dziwne, bo ja najbardziej lubię właśnie te, nie wiem jak to nazwać, łodyżki. A z dzisiejszego śniadania resztki kanapek. Ananasa wcale nie zjadła z wczorajszej kolacji, resztki truskawki, których nie zjadła. I to też jest chyba z wczorajszej kolacji, mandarynki i orzeszki. Więc ja się biorę za jedzenie, a potem za... Sprzątanie. Tak, sprzątanie. Choroba chorobą, ale trzeba tu trochę ogarnąć. I uwierzcie mi lub nie, ale to, co tutaj widzicie, obraz jak po przejściu huraganu, powstało w zaledwie 1 godzinę. Wczoraj wieczorem tata posprzątał sypialnię, ale dzisiaj, od momentu, kiedy Anna wstała do momentu, kiedy poszła do przedszkola, czyli w ciągu zaledwie 1 godziny, stworzyła to niesamowite dzieło zniszczenia. Naprawdę nie wiem, jak ona to robi. I patroszenie królika. Nie, nie robię temu biednemu królikowi krzywdy, po prostu będę go prała, a w środku jest taki wkład, który można podgrzać i położyć dziecku na brzuszku, kiedy boli brzuszek. I ten wkład nie nadaje się do prania. A dlaczego mam na plecach przewiązany ten niebieski sweterek? Dlatego, że odkąd urodziłam Anę, mam straszne problemy z krzyżem. Krzyż mnie boli bardzo często i musi być zawsze osłonięty dodatkową warstwą czegoś ciepłego. Miał nareszcie może kontynuować swoją ulubioną czynność, czyli spanie. A teraz kącik Any. Kącik z zabawkami i zbiórkiem. I ten kącik o dziwo zawsze jest najczystszym miejscem, bo jeżeli Ana się czymś bawi, to te zabawki są w każdym innym miejscu poza tym kącikiem. Oczywiście w całym tym sprzątaniu ominęłam większość scen, bo zanudzilibyście się na śmierć. I nasz najgorszy koszmar, czyli dywan. Ja osobiście nienawidzę dywanów i w moim mieszkaniu we Wrocławiu dywanów nie ma i nie sądzę, żebym szybko zdanie na ten temat zmieniła. Nienawidzę dywanów dlatego, że my z Aną jesteśmy zbyt pechowe i zbyt często nam coś wypada i te dywany strasznie się brudzą. Jeżeli mamy tylko podłogę, wystarczy ją pozamiatać, umyć i jest z głowy. A dywan, i to jeszcze w dodatku biały, tak jak tutaj, to prawdziwy koszmar. Nie wiem, na ile będzie to widać na tym filmie, mam nadzieję, że nie za dobrze, ale ten dywan, który kiedyś był biały, ma teraz wszystkie kolory tęczy i ma mnóstwo plam. I uwierzcie lub nie, ale był czyszczony zaledwie 1,5 miesiąca temu, był czyszczony bardzo dokładnie i niewiele to dało, bo plamy za chwilę znowu się pojawiły. A niestety w brytyjskim klimacie nie mogę zbyt często czyścić dywanów, bo te dywany i podłogi by po prostu zgniły. Jest tu zbyt wilgotno i dywan nie ma szansy wyschnąć. A u nas takie solidne, głębokie czyszczenie potrzebne byłoby co najmniej raz w tygodniu. A może wy znacie jakiś sposób na czyszczenie dywanów bez wody? Oczyszczenie ich chociaż w niewielkim stopniu? Jeżeli tak, piszcie proszę w komentarzach. Sprzątanie sypialni powoli zbliża się ku końcowi. Posprzątam jeszcze korytarz, pozmywam naczynia, przygotuję Anię coś do jedzenia i siądę do montowania filmów.
a potem idziemy po Anę do przedszkola. Tam jedzie samochodzik. Jedzie, jedzie samochodzik. I pojechał. Nie ma samochodziku, a teraz ten będzie jechał. Jej, jedzie samochodzik. Nie ma samochodziku? Oj, oj. No chodź, skarbie, idziemy. Ten samochodzik ma jechać? Ojej, a tutaj chyba, wiesz co, nie ma żadnego kierowcy, więc on nie pojedzie. Dobra, truskaweczka. Oj, 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 kto to się przewraca na prostej drodze? Koko. Koko. Słup cię zaatakował. A, to niedobry słup. Truskaweczka ci wypadła? Tak. To chodź tutaj w wózeczku, masz drugą. Chcesz jeszcze truskaweczkę? Bam, wypadła, tak. Anusi, truskaweczka wypadła. W wózeczku masz drugą truskaweczkę. Po przedszkolu jeszcze szybkie zakupy spożywcze i Anna zasnęła. Niestety nie mogę pozwalać Anie spać w dzień, więc za chwilkę ją obudzę. Anna często zasypia w dzień, ale budzę ją tak szybko, jak jest to możliwe, czyli jak tylko wrócimy do domu. Nie mogę jej pozwolić spać w dzień, dlatego że jeżeli prześpi się chociaż 20 minut, to później nie śpi do 2-3 w nocy. Dzisiaj, kochanie, poznamy liczbę 11. 11 to są dwie jedynki obok siebie. 1 i 1. Nie jedna na drugiej, tylko dwie obok siebie. Tak, jedna na drugiej, ale dwie obok siebie to jest liczba 11. Teraz słoneczko. O tak, właśnie tak wygląda liczba 11. Pięknie, tak, brawo. Mami. Tak, żeby dwie jedyneczki były obok siebie. Dwie jedynki obok siebie. 11. Tak, tu jest jeden, ale my potrzebujemy, żeby było jeden, jeden obok siebie. Gdzie jest jeszcze jeden? O, tu właśnie, brawo! Tak, dokładnie tak. Wyciągniesz z tej koperty? Wow, jakie mamy dzisiaj zadanie? Dzisiaj mamy za zadanie wyszukać, co jest na obrazku. Czy na tym obrazku jest marchewka? Jest! Brawo! Świetnie! A czy na tym obrazku jest statek? Nie ma. Nie ma, bardzo dobrze. A czy jest młotek? Nie ma, bardzo dobrze. A czy jest taki grzybek? Jest! Świetnie! A czy jest cebula? Jest! Bardzo dobrze! A czy jest traktor? Jest! Świetnie! A czy jest dnia?
Jest, świetnie. A czy jest latawiec? Nie ma. Nie ma. Bardzo dobrze rozwiązałaś dzisiejsze zadanie. Brawo, brawo, brawo. Bye. Bye. Gwiazdki. Mama. Jest. Brawo, świetnie. Tak, tutaj jest 11, a na gwiazdkach tych małych, gdzie jest 11? Świetnie, super. Bardzo dobrze, kochanie. To teraz pompony. Nie ma. Tutaj rzeczywiście mama bardzo niewyraźnie napisała 11. Jak będziesz miała problem, to ci mama podpowie. Mama? Tu jest 11. Żółty? Dobrze, żółty. Świetnie, brawo. Pokaż tutaj, brawo, świetnie. Kurczę, jesteś taka szybka, że mama nie zdąży kamery ustawić. Proszę. Świetnie, brawo, bardzo dobrze. Ale ci dobrze dzisiaj idzie. Tak się nie ziewa. Proszę. Jej! I tutaj też musimy znaleźć 11. Brawo! Świetnie! Dzisiaj jest bardzo dobry serek. Mamie ten serek bardzo smakował. Chodź, pokażemy, jaki to jest serek.